ładna pomyłka, to prawda, Martin Kwaśny. Sprawa wyszła na jaw w zeszły piątek, kiedy to rano pracownica Domu Pomocy Społecznej wraz z firmą pogrzebową przyjechała do prosektorium Szpitala Strażysku Kamiennej, by odebrać zwłoki mężczyzny, który był pensjonariuszem tegoż DPS-u. Ku olbrzymiemu zaskoczeniu okazało się, że w prosektorium zwłok nie ma. Bardzo szybko zawiadomiono o tej sprawie policję, dyrekcję szpitala, ta, z której złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ona już wszczęła śledztwo w tej sprawie. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej doszło do omyłkowej zamiany ciał. Ciało, po które przyjechała pracownica DPS-u w piątek, zostało wydane wcześniej, w środę, rodzinie Szydłowca, która po zwłoki przyjechała dwa dni wcześniej i w międzyczasie zorganizowała dla swojego bliskiego pogrzeb. Dyrektor szpitala za sprawę przepraszam. No po potwierdzeniu tego faktu, czyli po rozmowie jeszcze z panią, która proszę tego pracuje, udzieliłem się przekonania, że w tym momencie muszę powiadomić prokuraturę i w tym fakcie bezpośrednio w ciągu godziny razem z panią mecenas, która pracuje na szpitalu, razem powiadomiliśmy prokuratora rejonowego w sercu. No ulewamy z tego tytułu, wiadomo, że też przy tej okazji mogę przeprosić rodziny tych zmarłych o takiej zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że ktoś nie będzie czuł się raz w naszym szpitalu nie zdarzy. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Skarżysku Kamiennej nie jest prowadzone przeciwko konkretnym osobom, ale na razie w sprawie dotyczy